Ja witam z Ligoty Miliardowic. Dzisiaj się jada tak pojeździć. Z kuli tego, że jest niedziela, 1 kwietnia 2018. No, 1 kwietnia 2018 to nam daje też pierwszy dzień świąt wielkanocnych. I z kuli tego, że ja nie mam zwolennikiem jakiegoś tej maszkecyniu, tak dosłownie we święta jakiegoś takiego siedzenia przy stole i żreniu, to jademy na rajza. Pogoda trochę taka niepewna, ale z cukru już nie ma. Ja już jest z brzegu. Słuchajcie, tutaj buduje się stadion lekkoatletyczny. Ja. Także widać, że coś się też w tym naszym lokalnym sporcie dzieje. Ja. No dzisiaj nie robią, bo dzisiaj jest niedziela, a poza tym Wielkanoc. No jakby to były Czechy, to by może robiły, ale... Ale jednak, no, święto to święto, nie? My są w Polsce. Na Górnym Śląsku, na Uberschlesien. Albo też i można powiedzieć, że na Śląsku Cieszyńskim de facto. Ja. Przy okazji, jak jeżdżesz w Zabrzegu, polecam taki kanał Welcome to my world. Tak kręcą takie filmy, taki jeden gość. Ja. Dynał. Widać, że jest to bardzo profesjonalnie tam zrobione. I taki dość fajne, te filmy są takie gryfne, te odcinki. No i widać, że po prostu robi to ktoś, kto mu łeb na kark. Czechowice dzielnice. Ja, to już są Czechowice Dziedzice. Słuchajcie, tutaj jest zabytkowy dworzec kolejowy w Czechowicach Dziedzicach, w zasadzie w Dziedzicach, dworzec uprzywilejowanej kolei cesarza Franciszka Ferdynanda, kolei północnej. No, zabytkowy i od wielu roków tutaj trwają taki haje, co by to wszystko wyremontować, bo sam widzicie, że to wygląda ohydnie. I
ponoć, że do 2022 ma to być zrobione, a mamy 2018, także no jak się to nie zdąży rozlecieć do tego czasu, to będzie dobrze. Genau, rynek Czechowicki, stary dziedzicki rynek na Lesisku. Ciśniemy. Ja tego chciał obożyć. No, to tu jest w Grodzcu taki sztajfy sum. Kępy, sztajfy. Jeden pierun, jak to się zwie. Ja już jestem w Grodzcu.
Tam są takie kymki, sztajfy. Te roski co zrobimy? Ano bierzemy rozpyn. Kurde, pod ta sztajfa się nie zetknął. Źle się zetknął. Jest dobrze. Klara się pojawiła, a jedna osoba ze mojej familii wczoraj uzdrowiała z kuli tego, że dzisiaj będzie deszcz, wiatr, zima, a tu jest całkiem inaczej. Także na rajza śmiało można było jechać. No i żech je rozrzech, żech i nie posłuchał.
ja i tym sposobem wjechałem do Górek Wielkich. I zdenerwowałem się tak. Ja, ja już je we Górkach Wielkich. Taka fajna nazwa ulicy tu je. Dajcie pozór. Do raju. Fajnie. Jeżech nad Brynnicą, po lewej Brynnica. Ja już jadę w kierunku Harbutowic, w kierunku WTR-ki nad Wisłą. No i tutaj mamy kamień Komory Cieszyński. TK. No i w tym rejonie się kręcił tutaj w Boże Narodzenie, w Brynnej żeś był. No nie pamięta w kiery dzień, czy w pierwszy, czy w drugi. Nie pamięta już. Na Roba 25 trzeba pojrzeć. Słuchajcie, ja w Ustroniu, nie Rodzimiu. Tu jest fabryka Mokate. I tutaj gnał. Ślady kolei wąskotorowej w stronie Nierodzimiu. Ja. Rynek skoczowy. Radosnych świąt. Zaczerwam tam w trybunie. Alleluja.
Ja i teraz Kirzech wjechał na jedną z najfajniejszych tras rowerowych regionu. Wiślano trasa rowerowa. Wierzę w Skoczowie, tam się tego nie widać. Po lewej stronie jest kaplicówka. A Godum też skuli tego, że jutro jest 13 lat, jak umarł papież Jan Paweł II. Kurde, ja tu jechał 1 stycznia jakieś 30 minut po północy, bo ja był na Sylwestrze na Kaplicówce. I to była oficjalna inauguracja tego sezonu i zakończenie poprzedniego, nie? No to genau po 3 miesiącach zarejestruję. Bo dzisiaj 1 kwietnia 2018, a zarazem pierwszy dzień świąt wielkanocnych. No jak łatwo zgadnąć, niedziela, nie? I ja. No widzicie, tak powinno być. Tak powinno być. Jak ten hop zrobił. Przejdziesiąt 6 km mur. No 7 już skoczyło. Czyli genau tyle samo jest co tydzień temu, jak ja jechał tą trasą EDK, czyli ekstremalnej drogi krzyżowej. Dzisiaj jak ktoś spojrzy na sam początek, to ja jechał dalszym ciągiem tej trasy bez obrzegu nad Wisłą. Ja także trochę to dokończył. No i co? No i jak sam wiecie, pozór to było zamroczone, a teraz kije klara, je wybrane wszystko. I tak się zastanawiam, bo jutro jest poniedziałek wielkanocny. Czy będzie rajza? Czy będzie ski rajza, bo jeszcze dość zima, nie? A 8 kwietnia kończą na Soszowie. Bo po tym może być tak w rzędu 15 stopni ciepła. Kurde, szkoda, że to ta Wielkanoc tak chyba ciepło, nie? Wczoraj jeszcze tak ciepło było, a tu łoros Wielkanoc przyszła i zima się zrobiło. 4 stopnie teraz kije. A mnie nie ma w ogóle zima. A jeszcze jedno, bo ja dzisiaj na Facebooku napisał, że moje filmy będą na antenie telewizji Silesia. No oczywiście ludzie się kapli, bo dzisiaj jest 1 kwietnia, do dzisiaj aprila, to ja to tak do widzu napisał, ale kapli się. No fajnie by było, jakby to było w telewizji. Ale nie będzie na razie, nic o tym nie wiem. Ja. Gnał zaś jakiś Gustaw jechał. Kurde, ta trasa jest fajna. Mnie się to tu tak podobało na Wisła jeździć.
Aż mi się przypomina trasa rowerowa na Półwyspie Helskim. Jak ja tam był w 2012 roku. Chętnie bym to powtórzył. Tam też było pięknie. A jademy dalej. Nie kręcimy na lądzie. Trochę krzepie. Ale musi krzepać, nie? Kurde, akumulatorki, że chcę w chałupie zapomniał. I ta wielka kamera JVC już padła. Dobra, dość tego gadania, jadymy. Ja już je w Landeku. No, jechałem przez Gołysz, przez Ochaby. I teraz jada se w stronę Bronowa. Kurde, mam 80... Wiele, 3? 84 km. 15 mi brakuje do sety. No, 16 był. A kurde, z początku żeś miał tak ciężko noga. Jakiś taki zamulone nogi żeś miał. Nie mogę się rozruszać i tak po 30-40 km żeś się tak rozruszał i dość fajnie się nie jedzie. No, może do tego też, że pogoda się poprawiła. Ja? A to jeszcze nie ten most, cholera, ją są skręcać. No teraz będzie Iłownica, to teraz w lewo. Ja, Ligota 5. Wiatr się uspokoił. No i zobaczymy, jak to jutro będzie. Jak będzie pogoda, to na pewno jakoś rajza będzie. Śmiergustników się tam nie ma co być. Ta tradycja już tak pomału zanikła. Ja już skręcił na Bronę, a ja już jest w Ligocie. Na rundzie. Słuchajcie, już jest za 15:09. Na wieczór. Faktem, że mamy też godziny przestawione. Ale kurczę, dość fajnie się jedzie. Widzę, muszę dać pozór, bo kodię na pasach. No, zlot. Tam widać Biedronka po lewej stronie, zawrzyto. Zakaz handlu całkowity dzisiaj, jutro. Ja. Sam aut koło chałupów. Ja, gościny. Wyzuchy. Może i Hazok z geszynkami. To niektórzy taki coś praktykują i o, nigdy tego nie praktykował. No nic, no. Tam do sety nie wyda, dobiją. Gdyby też już je 9 na wieczór, to trzeba by było jednak do tej chałupy wjechać. Ja już je na swoim terenie, na swojej ulicy. I tak doprawdy dobiją do sety. Ja go dołem, że nie wyda dobił, ale jednak dobił. Z kuli tego, że mi troszkę metrów zostało, to już dobił to na swojej ulicy. Chociaż jej stan woła o pomsta do nieba, to jednak jeszcze na to zdecydował. Ja. Genał 100 km jest. Także klinkejcie narody, pierwsza seta w tym sezonie i koniec rajzy. Tym to. Pierwsza seta w sezonie.
20-100 km. Pamiętam, data 1 kwietnia, nie żody prima aprilis. No to jest doprawdy, zrobię zdjęcie. Ja 100 km i 20 metrów i fertig z rajzem.